Rzecznika Praw do spraw uzależnień. Natomiast podziękuję się za to. Nie będę Wam opowiadała teoretycznych rzeczy, ponieważ opowiem Wam swoją historię, opowiem Wam historię mojego życia. Myślę, że nie zanudzę Was, zajmę Wam 30 minut. Posłuchajcie, mam dzisiaj 40 lat. Mam wspaniałego męża i dwoje dzieci, ale nie zawsze tak było. Kiedy miałam niespełna 16 lat, odeszłam z mojego domu. Dlatego spotkałam chłopaka, który był wtedy ode mnie starszy o 5 lat. I zaprezentował wobec mnie coś, czego ja szukałam. I oczywiście ja te rzeczy dzisiaj umiem nazwać. Po prostu szukałam miłości. Szukałam ojca, który ode mnie o 5 lat starszy. Zapoznała mnie z nim moja siostra. Już wtedy wiedziałam, że jest kryminalistą, że jest karany za morderstwo. Kiedy 17 lat zamordował człowieka. Pamiętam, jak on wtedy zamordował człowieka. Ja miałam lat 12. Siedziałam z moimi kolegami i koleżankami na ławce. On miał ksywkę Helmut. I wszyscy mnie nim straszyli. Uważaj, nie wejdziesz do klatki, bo cię Helmut zabije. I wiecie co? Tak się wydarzyło, że zaczęliśmy się spotykać. Jak powiedziałam wcześniej, opuściłam mój dom rodzinny i zamieszkałam razem z Arturem i tak na imię. Moja mama próbowała mnie jakoś od tego odciągać. Natomiast z uwagi na to, że nigdy nie była, wiecie, konsekwentna wobec mnie. Była dobrą kobietą, starała się, zarabiała na nas kasę. Mam jeszcze dwoje rodzeństwa, a was mój tata pił. I wiecie, jest takie powiedzenie, że dom rozdwojony, tak, nie może się ostać. I tak było w moim domu. Moja mama była bardzo operatywna, starała się wszystko układać i tak dalej. Natomiast mój tato działał zupełnie przeciwnie to, co moja mama zarabiała i tata przepijał. Wiecie, ja dzisiaj umiem te rzeczy tak ponazywać, że w wieku tych 16 lat ja trafiam w ramiona faceta, tak, który jest ode mnie o 5 lat starszy, po prostu zainteresował się mną. I nigdy od mojego taty nie usłyszałam słowa, że tata mnie kocha. Kiedy dostałam okres, to ja nie rozmawiałam o tym ani z moją mamą, ani z moim tatą. To właśnie rozmawiałam o tym z moim chłopakiem. To się może wydać przedziwne, ale wiecie, tak jest, że przez nasze życie pędzą nas nasze deficyty, nasze rany. Czegoś szukamy, niekoniecznie wiemy czego, tak? Trafiamy w dziwne towarzystwa. I wiecie, kiedy tak żyłam sobie z Arturem, na początku wydawało mi się, że będzie tak słodko, że będzie się mną opiekował, zapewniał mnie o bardzo wysokim bezpieczeństwie, że nigdy mi się nic nie stanie i tak dalej, że mnie bardzo kocha, że jestem jedyna i tak dalej, że w ogóle coś tak mi się wydaje, że ja będę jego żoną. Wiecie, ja te informacje łykałam jak karpluchy. Natomiast z miesiąca na miesiąc, z roku na rok okazywało się, że jest coraz gorzej. Poznawałam Artura znajomych. Nie byli to znajomi, tacy wiecie, pijaczki spod sklepu, tylko to byli autentycznie kryminaliści. W tym czasie między 16 rokiem życia a 19 rokiem życia Artur trafił do więzienia, wtedy mieszkał u niego w domu i z tego pierwszego wyroku wyszedł z jeszcze gorszymi znajomościami. I wtedy pamiętam, że zaszłam w ciążę. Miałam 19,5 roku, jak urodziłam mojego syna. Dzisiaj ma Wiktor 20 lat. I chcę Wam powiedzieć, że na początku było fajnie. Na początku gdzieś Artur próbował być dobrym tatą dla Wiktora. Natomiast wiecie, deficyty, które miał w swoim życiu, tak, ciągnęły jak gdyby kolejne patologiczne decyzje. Prowadził sprzedaż narkotyków, był dealerem. U nas na osiedlu rozdawał narkotyki młodym dzieciakom. Wiecie, mnie powoli przestały te rzeczy pasować. Już zobaczyłam, że tak naprawdę szukałam jego ramiona bezpieczeństwa i myślałam, że jest w stanie zapewnić mi
bezpieczeństwo. W jakimś stopniu czułam się bezpiecznie, wiecie, wszyscy się go bali, znajomi jego budzili strach, więc mi się wydawało, że to będzie bezpieczeństwo. Natomiast okazało się, że jest mega niebezpiecznie, że jest bardzo niebezpiecznie. Do naszego domu wjeżdżało mnóstwo dziwnych ludzi. Kiedyś nawet w kuchni na stole była składana bomba. Wiecie, to zaczęło tak naprawdę przerastać w ogóle moją głowę. Ja zaczęłam się bardzo bać. Bałam się bardzo. Nawet próbowałam Arturowi zwracać uwagę, w ogóle co ty robisz, miało być tak pięknie, w ogóle nie miałam pojęcia, że w ogóle jesteś tego rodzaju bandziorem. Wiecie, to były takie momenty, kiedy jemu zaczęło się nie podobać, że ja w ogóle zwracam jemu uwagę. Kiedyś była taka sytuacja, że też właśnie w domu sobie dali narkotyki i pili, i Wiktor już wtedy tak miał chyba z roczek. I zapytałam, powiedziałam, że chciałabym bardzo, żebyś tego nie robił w naszym domu. I wiecie, wziął wtedy pistolet, przeładował go, przystawił mi do głowy i chciał mnie zastrzelić. Ale był wtedy w domu jego brat i wyrwał mi ten pistolet i mnie zabił. Natomiast chcę wam powiedzieć, że lęk w moim życiu urósł do granic możliwości. Ja bardzo się bałam. Ja w ogóle z mojego rodzinnego domu wyszłam z ogromnymi lękami. Natomiast życie z Arturem spowodowało, że ja zaczęłam się bać panicznie. Zaczęłam się bać o życie moje i zaczęłam się bać o życie naszego syna. Po krótkim czasie zorientowałam się, że Artur jest w zorganizowanej grupie przestępczej. Że to już nie są jakieś takie, wiecie, przelotne znajomości, gdzie popiją się, poćwają sobie i tak dalej. Zorientowałam się, że to są bardzo grube rzeczy. Widziałam, dzisiaj to mogę powiedzieć, tak? Widziałam, że ma kontakty z przestępcami z pierwszych stron gazet. Z uwagi na to, że był głupi i zaczął też brać narkotyki, wiele rzeczy zaczęło w bardzo złym kierunku. Pożyczył kiedyś pieniądze od jakiejś tam innej grupy przestępczej i postanowił, że nie odda tych pieniędzy. I został na niego wydany wyrok. Po prostu chcieli go zabić. I chcieli też zabić mnie i naszego syna. I pamiętam, że przyjechała kiedyś do naszego miasta. Mieszkamy w bardzo malutkiej miejscowości, nazywa się Nasiesk. W tamtym czasie policja była skorumpowana. I pamiętam, że trzymałam wtedy Wiktora na rękach i zatykałam mu twarz ustami. I do naszego domu wtedy przyszła grupa zorganizowana, żeby zabić nas. I wiecie, nie opowiadam wam rzeczy teoretycznych, tylko opowiadam wam praktykę z mojego życia. Chcę wam powiedzieć, że moje decyzje doprowadziły mnie do miejsca, w którym mogłam stracić życie. Artur myślał, że może handlować narkotykami, że nigdy się od nich nie uzależni. Natomiast okazało się, że zaczął sobie brać i rozpoczęło się od narkotyków tak zwanych lekkich, tak jak marihuana, amfetaminę. A skończyło się na tym, że brał kokainę. I to tak naprawdę już wiecie, to było po prostu notoryczne, że cały czas brał tą kokainę. Miałam taki epizod w swoim życiu, że założyłam firmę. Miałam firmę reklamową. Nazwałam ją na cześć mojego syna Wiktor. To była chyba jedna z większych porażek w moim życiu, ponieważ mój mąż już wtedy miał kontakty z takimi przestępcami, wiecie, z branży gospodarczej. Natomiast ja w tym wszystkim to się może wydać przedziwne. Jakoś w ogóle temu Arturowi ufałam. Pomimo to, że nie zawodził, że nie krzywdził, że rozumiecie, to ja gdzieś po prostu brnęłam w to. To jak mamy nas po prostu gdzieś, wiecie, przyciągało. Widziałam wśród tych ludzi też adwokatów. Ja tu zawsze do mnie mówił, wiesz, nic się nie stanie, mówi, na twoją firmę wystawimy parę tam dokumentów, weźmiemy jakieś kilka samochodów i tak dalej, ale to wszystko będziemy spłacać, nic się nie... W ogóle nie masz do czynienia z profesjonalną grupą, nigdy nic się nie stanie, nigdy będzie się zbliżenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, może to się wydawać dziwne, natomiast ja dalej w to wierzyłam.
wierzyłam, że nie wiem w jaki sposób, jakiś przedziwny, ale że nigdy nic nie wyjdzie na jaw. I bardzo się myliłam. Bywały takie sytuacje, że wystawiałam czeki dla osób rzekomo u mnie pracujących. Niekoniecznie wiedziałam, na co to wszystko idzie. Okazało się, że na moją firmę zostały pobrane różne kredyty i ekskluzywne samochody. Posłuchajcie, tak sobie ten czas płynie. Między nami jest źle. Ja już wiem, że żyję tak naprawdę z kimś, kogo się bardzo boję. Wiem, że nikt nie może mi pomóc. Nie mogę iść na policję, ponieważ policja jest skorumpowana. Moja mama mi w ogóle nie rozumie. Moja siostra się jej czepia. O co ci w ogóle chodzi? Masz kasę, gdzie jak to działa? Macie pieniądze, w ogóle czego ty w ogóle tak naprawdę chcesz? A wiecie, a ja w ogóle miłości szukałam, wiecie, taka była blada romantyczka, szukałam miłości. W ogóle nie. Źle mi jest, w ogóle źle mi z nim jest. Natomiast nie mam siły, aby wyjść z tego związku. Kiedyś pojawiła też się w moim życiu taka kobieta, która jako jedyna w historii Polski uciekła z polskiego więzienia. I w ogóle przyszła do mnie i mówi tak, Agata, jesteś taka fajna dziewczyna, mówi, zostaw drania, w ogóle pomogę ci uciec. Natomiast wiecie co, ja, tak jak mówiłam wcześniej, obserwowałam czynnych bandziorów. Widziałam różne egzekucje, widziałam różne rzeczy. Ja po prostu bałam się. Ja mówię, wtedy powiedziałam do niej po imieniu, ja posłuchaj, mówię, ale jak ty masz zorganizowaną tą moją ucieczkę? I wiecie, jak ona mi przedstawiła plan mojego zniknięcia, to było tak prymitywne, że ja mówię, ja w to nie wchodzę, w ogóle Artur mnie znajdzie na końcu świata. Kiedyś mi w ogóle powiedział, jeśli ci przyjdzie kiedykolwiek do głowy, żebyś mnie zostawiła, żebyś ode mnie uciekła i zabrała syna, to pamiętaj, znajdę ciebie. Zrobię z ciebie najgorszą szmatę, wyleję ci kwas na twarz i tak będzie wyglądało twoje życie. I posłuchajcie, to nasze życie tak się toczy, toczy i toczy. I ja kiedyś już tak u granic swoich psychicznych możliwości wewnątrz siebie zawołałam tak, mówię, Boże, jeśli tylko w ogóle jesteś, to go zabij albo go zmieni. Pamiętam wtedy Artur nie wrócił na noc i zadzwonił do mnie i ja odebrałam telefon i powiedziałam do niego takie słowa, niech będzie przeklęty dzień, w którym cię poznałam. I on do mnie mówi, już nie żyjesz, wracam do domu i jesteś martwa. Ale tak się okazało, że już do domu nie wrócił. Dlatego, że miał bardzo krótki wyrok do odsiedzenia, 10 miesięcy, który skrzętnie omijał w swoim życiu. Natomiast tym razem nie udało mu się, przyjechała policja, ponieważ, wiecie, będąc w grupie zorganizowanym, tak, ale nie mówię takiej prymitywnie zorganizowanej, tylko zorganizowany, miał różnego rodzaju układy i leżał w szpitalu psychiatrycznym, bo mogłem nie wyobrażać. I wtedy dwóch takich policjantów przyjechało tam do tego szpitala psychiatrycznego, podkazał, wiecie, pod takim pozorem, że tylko na przesłuchanie, ale generalnie zamknęli go na te 10 miesięcy. Ja, mi spada kamień z serca. W ogóle jestem przeszczęśliwa. W ogóle został zamknięty mój oprawca. Rozumiecie, mieszkałam sobie z jego mamą i w ogóle odpoczywam sobie. I tak wiecie, jak gdyby, tak jak umiem, w ogóle weryfikuję swoje życie. Aczkolwiek nie dochodzę do żadnych wniosków. Przez te 10 miesięcy dalej normalnie jeżdżę do Artura na widzenie, on mi obiecuje, jak to on będzie cudownie i tak dalej, że mi będzie wieszczonym brylantem, że będę jego żoną, że w ogóle ze mną weźmie ślub i tak dalej, wiecie. I ja w ogóle dalej w to wierzę. Czemu? Ponieważ dalej jest we mnie ogromny deficyt miłości. W ogóle tak bardzo bym chciała, żeby mnie ktoś pokochał. Rozumiecie? To może jest przedziwne, nie wiem, być może doświadcza się tego w swoim życiu. I minęły chyba 3 miesiące i Artur pisze do mnie nic. I w tym liście pisze do mnie tak. Spotkałem Jezusa. Przebaczył mi moje grzechy. I ja ciebie proszę o przebaczenie. Ja mówię, aha, zwariował. Pamiętam jak dziś, jak siadłyśmy sobie z jego mamą. Patrzyłyśmy na tą kartkę papieru, na której były te słowa poskaślane. Ja mówię, zwariował. W ogóle wszystkiego w swoim życiu dotknął. Rozumiecie? W ogóle mówię, hochsztapler, czarownik, oszust, morderca. Nie dotknął jeszcze tylko spraw religijnych. Mówię, Boga poznał, w ogóle mówię, ale jazda.
I wiecie, co się dzieje. Ja w ogóle. Ale ja z drugiej strony w ogóle bardzo też ciekawa w ogóle. Jakiego Jezusa? No jak Jezusa poznał w ogóle? Ja mówię, no Jezusa poznał, no w ogóle muszę sprawdzić ten temat. I słuchajcie, biorę mojego syna, biorę kierowcę, jedziemy do niego na to widzenie. I nie zapomnę tego obrazu. Tym bardziej, że ja zawsze Artura odwiedzałam w więzieniu i zawsze jak przychodziłam do niego na widzenie, to on już czekał z taką dużą kartką, z taką właśnie jak ta. Miał wypisane różne rzeczy, jakieś grypsy, jakieś tam w ogóle, wiecie, sprawy dla mnie, które ja muszę pozałatwiać na tak zwanej wolności. Natomiast tym razem było zupełnie inaczej. W ogóle siedział. My z Wiktorem usiedliśmy naprzeciwko niego. I w ogóle zobaczyłam innego człowieka. I on do mnie w ogóle patrzy się na mnie i mówi, naprawdę spotkałem Jezusa. W ogóle oddałem mu swoje życie. Przebaczył mi moje grzechy. W ogóle spadł ze mnie ciężar. W ogóle tego wszystkiego złego, co narobiłem w swoim życiu. I wiecie, to dla mnie była w ogóle straszna abstrakcja. Ja w ogóle mówię, ty debil. W ogóle mówię, Boga jeszcze nie dotknąłeś? Wiecie, ja już od razu miałam, ja miałam jedną myśl w głowie. Wyjdzie po tych 10 miesiącach, założy kościół i będzie wyłudzał pieniądze. Mówię, ja w ogóle w tym wszystkim, potem śmiałyśmy się z jego mamy w ogóle, jaką ja będę rolę w tym pełniłam, jakimś ministrantem może będę, rozumiecie? W ogóle no, jakaś abstrakcja w ogóle była dla mnie. Posłuchajcie, te 10 miesięcy bardzo szybko mija, Artur wraca do domu i o dziwo. Naprawdę wraca do domu nowy człowiek. Zupełnie nowy człowiek. Nie zresocjalizowany. Rozumiecie? Ale człowiek o innym sercu. Pamiętam, jak przyjeżdżali do niego chłopaki z grupy przestępczej i proponowali mu kolejne sprawy, kolejne układy, kolejne jakieś takie, wiecie, dziwne rzeczy. I on mówił, że skończyłem tym tematem. Jestem nowym człowiekiem, poznałem Jezusa. I wiecie, w ogóle ludzie odchodzili, a ja w ogóle się przyglądam na to wszystko i w ogóle mówię, jakaś abstrakcja w ogóle, co ja mam w ogóle, co ja z tym w ogóle, gdzie ja to mam wsadzić w ogóle, w jaką szufladkę w swojej głowie. Jeszcze on do mnie mówi, posłuchaj, jeśli nie narodzisz się na nowo, tutaj na tej ziemi pójdziesz do piekła. Ja mówię, ja? Czy jestem w ogóle dobry człowiek? Ja mówię, wiecie, ja w ogóle pokazuję do mnie, palisz na przykład papierosy. Ja wiem, za papierosy w ogóle pójdę do piekła. W ogóle o czym ty opowiadasz? Ale czy to przyglądam się w ogóle jego życiu. Widzę, że z człowieka, który był czynnym przestępcą, który był dewiantem, jeśli chodzi o sprawy seksualne, który był ćpunem, teraz po prostu widzę, że on każdego dnia czyta Biblię, jeździ do kościoła, modli się. Rozumiecie? Widzę realną zmianę w życiu człowieka. Wiedziałam, że jest uzależniony od narkotyków. Rozumiecie? Wiedziałam, że jest uzależniony od narkotyków. I na moich oczach po prostu ja oglądam zupełnie innego człowieka. I ja tak go obserwuję przez półtorej roku. I on mi cały czas opowiada, że Bóg jest żywy, że Bóg nie umarł. Że ten Bóg, którego nam w ogóle przedstawia religia, to w ogóle to nie jest Bóg. Rozumiecie? I kiedyś wydarzyła się taka sytuacja, że do naszego domu przyjechała jeszcze raz policja. I tak jak wam mówiłam, że miałam firmę i na moją firmę były brane kredyty. I przyjechała do nas policja w Kominiarkach o 6 rano. I aresztowali mnie i aresztowali Artura. I nasz syn miał wtedy 4 latka. I ja się wtedy bardzo bałam. Artur się nie bał. Ja nie bardzo umiem dzisiaj powiedzieć to, co ja wtedy czułam. Natomiast ja wiedziałam, że jestem, tak jakby, wiecie, w czarnej dupie. Ja w ogóle mówię, to, co doświadczyłam do tego momentu mojego życia, to jest nic w porównaniu z tym, co mnie teraz czeka. Policja kładzie przede mną dokumenty i stawiają przede mną takie fakty, że mi grozi 10 lat więzienia. I wiecie, nikt nie wierzy mi, że ja tak naprawdę byłam zmanipulowana. Rozumiecie? Ponieważ w świetle prawa jest kartka i są moje podpisy. I ja nie mam nic na własne usprawiedliwienie. Do tego mnie doprowadziły moje decyzje.
Ja w ogóle bardzo się bałam. W ogóle nie bardzo wiedziałam, co mam zrobić ze swoją głową. Co mam w ogóle zrobić ze swoimi myślami. W ogóle mówię, oszaleję. Wiecie, policja werduje nasz dom. W ogóle szukają różnych dokumentów i tak dalej. Poprosiłam tylko tyle, żeby moja teściowa mogła wrócić z pracy i żeby Wiktor nie trafił na izbę policyjną. I wiecie, ja taka skuta tymi kajdanami. Artur skuty kajdanami. W ogóle, ale wiecie co, w ogóle widzę, że on się nie boi. On się nie boi, a ja jestem sparaliżowana rękę. Pamiętam jak dzisiaj, on bierze 10 zł, daje mi do ręki i mówi do mnie z taką pewnością, wrócisz, nie bój się. I wiecie, wtedy go widziałam po raz ostatni. Z uwagi na to, że policja była z Warszawy, więc musieliśmy najpierw pojechać na komendę w moim mieście. Musieliśmy odhaczyć pewne informacje, że oni mnie zabierają. I wiecie, ja jechałam taka w moim mniemaniu niewinna, skuta kajdanami do prokuratury. I kiedy weszłam do prokuratora, on się spojrzał na mnie i mówi, że grożą mi ciężkie lata więzienia. Ja mówię, że jestem niewinna, ale to dokumenty świadczą o pani. Rozumiecie? Zobaczcie, jak to działa. Do czego doprowadzają człowieka, jego deficyty, jego rany, tak? Ja mówię, ale ja naprawdę tego nie zrobiłam. I wiecie, przede mną zeznawał Artur i wziął wszystko na siebie. Powiedział, że zmanipulował mnie, że ja tak naprawdę nie byłam świadoma tego wszystkiego, co robiłam. Ale wrócę jeszcze do tego, jak jechałam tym samochodem z kucza kajdanami, to w ogóle gdzieś wewnątrz siebie, w moim sercu, zawołałam do Boga i powiedziałam, Boże, jeśli jesteś żywy, zaznaczam, nie martwy, bo martwy nic nie może, jeśli jesteś żywy, taki, o jakim mi opowiada Artur, to w ogóle ja nie mogę siedzieć do więzienia, w ogóle ja tam umrę, ja się nie nadaję, w ogóle nie z moją konstrukcją, w ogóle co ja tam będę robić. Rozumiecie? I perspektywa 10 lat? To mnie w ogóle strasznie przeraziło. Rozumiecie? Kiedy ten prokurator mówi do mnie, są dwa środki zapobiegawcze. Areszt tymczasowy i dozór policyjny. I wiecie, i on powiedział do mnie, i wobec ciebie stosuje dozór policyjny. Wewnątrz mnie wiedziałam, że ten Bóg jest żywy, ponieważ w sposób naturalny to jest niemożliwe, że ja nie zostałam zamknięta. Przez 3 lata i 3 miesiące nie widziałam się z Arturem. Byliśmy już mężem i żoną, ponieważ jak Artur wyszedł, to wzięliśmy ślub. Przez 3 lata i 3 miesiące nie mogłam go w ogóle widzieć, dlatego że byłam współoskarżona do sprawy z uwagi na matactwo, tak żeby nie dochodziło do matactwa w sprawie i mogliśmy się widywać. Przez 3 lata podpisywałam dozór policyjny 2 razy w tygodniu i przez 3 lata miałam zakaz opuszczania kraju. W moim mieście patrzyli na mnie jak na debila. Ja miałam wtedy, już nie wiem jaki to jest artykuł, ale generalnie byłam oskarżona o współudział w zorganizowaniu grupy przestępczej. Po prostu wiecie, to była dla mnie jakaś historia w ogóle z kosmosu. Mówię, jaka grupa zorganizowana. Mówię, Boże jedynie, o co w ogóle chodzi. Ale posłuchajcie. I gdyby Artura zamknęli wtedy do więzienia, on mi cały czas o tym Bogu opowiadał i w domu mi zostaje po nim Biblia. I ja tą Biblię w ogóle zaczynam sobie czytać. I tak w ogóle mówię, wiecie, w ogóle ja nie mogę o tym zapomnieć w ogóle. Ja nie mogę zapomnieć w ogóle o tym Bogu, o którym on mi opowiadał. I w ogóle jego, jak gdyby świadectwo życia, tak? I tak sobie sama własnymi słowami mówię, Boże, on jakoś tam cię przepraszał za jakieś grzechy. A ja nie mam żadnych grzechów. Ja się czuję dobra. Ja się czuję sprawiedliwa. Ja w ogóle doszłam do takiego wniosku, że ja i Jezus to mamy ze sobą wiele wspólnego. Jego zabili, a mnie chciano zabić. Ja w ogóle czułam, że ja, no ja żywcem to nie mam. Że w ogóle wiecie, w ogóle ja jestem usprawiedliwiona w ogóle za tą ofiarę, którą ja w życiu w ogóle poniosłam. I coś wam powiem. I powiedziałam tak, Boże, ale jeśli ja się mylę, to przekonaj mnie o grzechu. I zaczynam sobie czytać tę Biblię. I czytam sobie tę Biblię.
Przeczytałam, że jeśli mężczyzna spojrzy pożądliwie na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa. Wiecie, ja sama we własnym domu, ja nie jestem religijnym człowiekiem, zaznaczam. Jestem w ogóle duchownym, ale nie jestem religijnym człowiekiem. Ja sama we własnym domu, we własnym pokoju, klęknęłam na kolana i w ogóle mówię, wiem, że Ciebie szukałam przez całe życie. W ogóle szukałam Ojca. Rozumiecie? I to poszukiwanie Ojca doprowadziło mnie do dramatu w moim życiu. Rozumiecie? Zobaczcie w ogóle. To poszukiwanie Ojca, zobaczcie jaka droga tego była. Tak? I sama w moim domu klęknęłam na kolana i powiedziałam, Boże, oddaję Ci moje życie. Oddaję Ci moje życie. Może to jest dla Was śmieszne. Natomiast ja dzisiaj wiem, że to Bóg uratował moje życie. Dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem. Zaznaczam, że jestem samym facetem, który mnie wykręcił, przez którego mogłam pójść do więzienia na 10 lat. Mamy drugie dziecko, ale nie Sara. Chcę Ci powiedzieć, że nieważne w jakim momencie życia jesteś. Ja byłam w takim momencie życia, w jakim jesteście Wy. Że miałam w dupie wszystkie autorytety, miałam w dupie swoich rodziców, miałam w dupie wszystkich mądrych ludzi, którzy próbowali coś do mnie mówić. I moje życie tak naprawdę legło w gruzach. Bóg je uratował. Bóg uratował moje życie. I tak samo może być z Twoim życiem. Nie bój się marzyć. Nie bój się tak. Wiecie, ja jestem inna. Ja jestem inna, bo ja w ogóle poznałam Jezusa i wcale się tego nie wstydzę. I mówię o tym jawnie i oficjalnie. Nie pomógł mi żaden człowiek. Pomógł mi Bóg. Czytając Biblię, zmieniłam swoją głowę. Dzisiaj wiem, że jestem wartościowa, że jestem cenna w oczach Boga. Dlatego nie szukam akceptacji u innych ludzi. Dlatego mogę być taka, jaka chcę. Rozumiecie? Jesteśmy z Arturem dlatego, że obydwoje pokochaliśmy Jezusa. W ogóle to przebaczyłam. Pamiętam, jak mówię, Boże, dobrze, zdecydowałam się, że w ogóle z gościem żyję. Ale co mam zrobić z moim sercem? Rozumiecie? Kiedyś pamiętam, byliśmy w takim programie telewizyjnym, chyba Pytanie na śniadanie. I taka pani, która z nami tam rozmawiała, pyta mnie tak. Pani Agato, ale nie boi się Pan, że jak Pani Jana otworzy oczy, to Pan Artur Pani gardło. Nie boję się w ogóle, bo wierzę Bogu. Rozumiecie? Ponieważ ja mam namacalny dowód w postaci życia człowieka. Rozumiecie? Mam namacalny dowód w postaci życia człowieka. Jestem innym człowiekiem. Nie musicie... W ogóle dzisiaj panuje taki trend, że czym człowiek głupszy, tym fajniejszy. Mam 20-letniego syna. Z uwagi na to, że ja i mój mąż mamy może nie do końca chwalebne doświadczenie życiowe, ale jakieś, mówimy naszemu synowi o różnych rzeczach. Kilka lat temu nasz syn zapalił jeden raz marihuanę i umierał. Mówiliśmy, jak się mogą zakończyć takie rzeczy. Każdy ma zupełnie inną tolerancję. Ja w swoim życiu dotykałam różnych narkotyków. Od wąchania kleju po palenie kraka, czyli kokainy. Miałam tendencje nałogowe po moich rodzicach. Wiecie, jak to działa. Jeden się uzależnił, drugi się nie uzależnił. Ale w ogóle generalnie chodzi o to, że narkotyki tak powodują, że człowiek ma zerową orientację. Czym głupszy, tym łatwiejszy do manipulowania. Czym głupszy, tym łatwiejszy do manipulowania. Wrócę jeszcze do tego, jak Artur handlował narkotykami i jak rozdawał narkotyki dzieciakom. Niewinne osób otruł, niewinne osób poprzez jego handel zostało uzależnionych od narkotyków. Ale chcę Wam powiedzieć, że widziałam ludzi, którzy byli takimi, już w takim stopniu byli uzależnieni od narkotyków, że tak naprawdę ich postrzeganie rzeczywistości było bardzo mizerne.
byli bardzo łatwymi ludźmi do tego, żeby nimi manipulować. To się może wydawać takie cool i takie trendy, tak, że jest jakaś tam dyskoteka, jakaś zabawa, poćpamy sobie, wiecie, i tak dalej. Nasz znajomy zapalił jeden raz i wyskoczył z siódmego piętra i się zabił. Także wiecie, każdy ma różną tolerancję. Generalnie skracając, nie jestem po to, żeby wam prawić morały. Jestem tutaj dla was. Jestem żywym świadectwem, jeśli chcecie ze mną porozmawiać. Teraz lub kiedykolwiek indziej, to jest mój numer telefonu. Jeśli masz problemy z narkotykami, ty lub twoi znajomi, możesz do mnie zadzwonić. Pomogę ci. Z mojej strony to jest wszystko. Dzięki, że chciałbyś mnie posłuchać.